Wiemy, po co jesteśmy. Nasza historia i tradycja wyrastają z podlaskiej ziemi i są źródłem przeobrażeń naszej wsi. 1948 rok. Początek Centrum Kultury Rolnej Regionu. W Szepietowie powstaje zakład doświadczalny Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego. Stąd z pól doświadczalnych i produkcyjnych emanuje wiedza rolnictwa na obszar Polski północno-wschodniej. Z wszelką poradą z Szepietowa do rolników trafiają kolejno. Zakład Doświadczalny Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny. Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego. Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. I wreszcie od stycznia 2005 roku. My, właśnie my. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Naszą nieustanną misją jest pomoc rolnikom w racjonalnym, nowoczesnym, sprawnym technologicznie i efektywnym ekonomicznie prowadzeniu gospodarstw. Niezależnie od nazwy, Szepietowo zawsze i nieprzerwalnie niesie postęp w rolnictwie. Przekazujemy wiedzę i osiągnięcia nauki do praktyki rolniczej. Zawsze jesteśmy blisko. Jesteśmy w każdym powiecie. O ośrodku doradztwa rolniczego najlepiej odpowiedzieliby na pewno sami rolnicy, ponieważ to dla nich ten ośrodek powstał i 60 lat ośrodka to 60 lat polskich podlaskich gospodarstw rolnych. To poziom naszych podlaskich rolników, który jest wysoki, jest między innymi zasługą pracy doradców rolniczych, którzy dbali o to, aby nasi rolnicy mieli najświeższe wiadomości. Dbali i dbają o to, aby mieli dostęp do wszelkich możliwych środków i żeby mogli spokojnie patrzeć w przyszłość polskiej wsi. Pomogliśmy i pomagamy w przemianach na wsi i w każdym gospodarstwie. Prowadzimy doświadczenia z odmianami roślin. Oceniamy ich przydatność do warunków klimatyczno-glebowych województwa. Oceniamy właściwości ekonomiczne poszczególnych gospodarstw i możliwe ścieżki ich rozwoju. Wspomagamy nowoczesną hodowlę zwierząt gospodarskich. Szukamy najlepszych rozwiązań w infrastrukturze gospodarstw. Uczymy podstaw rolnictwa, przekazujemy nowe rozwiązania wypracowane przez instytuty naukowe, sesje, konferencje. W 2008 roku Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie obchodzi 60-lecie swojego powstania. Od 60 lat pracujemy na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podlaskim. Od doradztwa technologicznego, chemizacyjnego. Dzisiaj przechodzimy do doradztwa ekonomicznego w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, a wręcz do doradztwa społecznego, skierowanego do organizacji pozarządowych, firm działających na obszarach wiejskich i samorządów. Opracowaliśmy dziesiątki tysięcy biznesplanów i wydaliśmy tysiące opinii do przedsięwzięć w rolnictwie. Pomogliśmy przygotować tysiące wniosków o różne płatności. Wielcy i mali znajdują u nas rozwiązanie swoich problemów. Gospodarstwo prowadzimy o profilu mlecznym, hodowla bydła mlecznego o powierzchni 130 hektarów. Gospodarstwo to rozpoczynaliśmy w roku 1981, na to miejsce przyszliśmy. Od podstaw było całe budowane, modernizowane i na nowo znów przebudowywane. Aż do tej chwili współpraca z ODR-em zaczęła się, można powiedzieć, od powstania tego gospodarstwa i do dnia dzisiejszego jest kontynuowana. A dowodem na dobrą współpracę jest to, że jest dobre doradztwo i dobre gospodarstwo z tego powodu wychodzi. Pielęgnujemy dziedzictwo kulturowe i kulinarne podlaskiej wsi. Promujemy agroturystykę, ekologię. Poprzez konkursy promujemy najlepszych rolników i agrofirmy. Nazywam się Henryk Strzelecki. Prowadzę gospodarstwo o profilu hodowli koni zimnokrwistych. W obecnej chwili w gospodarstwie znajduje się koni 120, 60 klaczy czynnych w hodowli, a pozostała część jest to młodzież, w tym oczywiście 3 ogery, które w tej chwili wykorzystuję do rozrodu. Wydajemy wiadomości rolnicze, poradnik dla podlaskich rolników. Współpracujemy z doradcami i rolnikami z Litwy, Łotwy i innych krajów. 300 dobrze wykształconych i przygotowanych do swojej pracy doradców Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego codziennie służy pomocą. To adwokaci, rzecznicy podlaskich gospodarstw. Nazywam się Joanna Kaczyńska, jestem właścicielką gospodarstwa rolnego położonego we wsi Mystki Rzym. Rozwój naszego gospodarstwa już moi teściowie oparli na współpracy ze służbą doradztwa rolniczego w Szepietowie.
Zmieniamy się. Stajemy się nowoczesnym centrum szkoleniowo-doradczym. Organizujemy najlepsze w Polsce północno-wschodniej imprezy targowo-wystawiennicze. Wystawy zwierząt hodowlanych i dni z doradztwem rolniczym. Prezentacje osiągnięć podlaskich hodowców rokrocznie odwiedza ponad 100 tysięcy rolników i gości z kraju i zagranicy. Również wielkim zainteresowaniem cieszą się wiosenne targi ogrodnicze, prezentacja różnorodnych odmian drzew, krzewów ozdobnych, a także nowinek ogrodniczych. W latach 90. zmieniliśmy profil hodowli. Z owiec przestawiliśmy gospodarstwo hodowlane na hodowlę bydła mlecznego, które no, w tej chwili można powiedzieć, że było trafnym wyborem. Zielona Gala. Pokaz pracy maszyn i urządzeń do produkcji i konserwacji zielonek. Podlaskie Dni Kukurydzy. Prezentacja odmian, technologii uprawy i wykorzystania kukurydzy w rolnictwie i przemyśle. Targi ogrodnicze. Jesień w sadzie i ogrodzie. Bogata oferta materiału szkółkarskiego, owocowego i ozdobnego. W ocenie ogólnopolskiego miesięcznika Zagroda jesteśmy targowym liderem w kraju wśród organizatorów wystaw rolniczych. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest beneficjentem funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. W latach 2004-2008 pozyskał prawie 8 milionów złotych. Nasza profesjonalna działalność doceniona została przez kapitułę konkursu Podlaska Marka Roku. Zdobyliśmy najwyższe trofeum w kategorii Miejsce Roku. Nagroda główna Podlaską Markę Roku 2007 w kategorii Miejsce Roku otrzymuje Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie za agroarenę w Szepietowie. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Brak mi słów uznania. Od lat jesteśmy blisko ludzi. PODR. Rolnikom po drodze.